Komisja dziś rozpoczęła procedurę naruszenia dotyczącą Polski i ustawy o Sądzie Najwyższym. Rząd Polski będzie miał miesiąc, aby odpowiedzieć na pismo komisji. Ustawa była już omawiana w kontekście procedury praworządności, ale nie była satysfakcjonująco omówiona w ramach tego procesu, powiedział rzecznik komisji. Jednocześnie jesteśmy gotowi do kontynuowania z Polską toczącego się dialogu dotyczącego praworządności. Oświadczył ponadto, że dla komisji jest to preferowana droga rozwiązania problemu systemowego zagrożenia praworządności w Polsce. Postępowanie obejmuje 3 przewidziane w traktatach etapy. Komisja początkowo zwraca się do rządów krajowych o usunięcie naruszenia prawa, wezwanie do usunięcia uchybienia. W kolejnym kroku daje krajom określony czas na zmiany, tak zwana uzasadniona opinia, a w następnym etapie może pozwać kraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Komentując decyzję komisji dla PAP, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański przekazał, że ustosunkujemy się dokładnie do przedstawionego rozumowania komisji na piśmie we wskazanym 30-dniowym terminie. Polityk zwrócił jednocześnie uwagę, że w skierowanym do Polski wezwaniu komisji nie wskazuje naruszenia wtórnego prawa Unii Europejskiej, powołując się bezpośrednio na traktat i kartę praw podstawowych. To bardzo precedensowe rozwiązanie, ocenił wiceszef MSZ. Dodał, że zarzuty wobec ustawy o Sądzie Najwyższym oparte są o przepisy, które odnoszą się do skutecznej ochrony sądowej i prawa do sądu. Jaki powinien być kolejny ruch naszego kraju? Czy istnieje jeszcze jakieś wyjście z tego impasu? I czy Unia w ogóle powinna się mieszać w wewnętrzne sprawy suwerennej Polski? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i subskrybujcie ten kanał po więcej ciekawych newsów, które wypuszczamy najszybciej na polskim YouTubie. Kliknij jedną z kart, które właśnie się wyświetliły. Cześć!